Chciałabym przywitać najserdeczniej i Państwa, i Anię Sowińską. Dziękuję. I spotykamy się w związku z konferencją, którą wspólnie organizujemy. Budząca się szkoła, plan daltoński, edukatorium. I to ma być taka konferencja czysto metodyczna, taka, żeby przejść do konkretów, tego samego gęstego, bo myślę, że już takich konferencji, gdzie ogólnie mówiło się o tym, że potrzebne są zmiany, że musimy zmienić model, że musimy inaczej inne relacje budować, że już tych konferencji było sporo i one zrobiły swoją, tak, to były ważne niezwykle konferencje. Dobrze, że one były, bo one stanowiły taki fundament do myślenia o zmianie. Tak jest, taki zaczyn dały i teraz myślę sobie, że czas przejść do konkretów metodycznych. Jak to robić na lekcji, jak już wiemy, chcemy, żeby inaczej, to jak to robić i byśmy chcieli Was zaprosić do tego, żebyście nowy rok szkolny zaczęli od małego przewrotu kopernikańskiego, edukacyjnego. Byśmy chcieli wstrzymać nauczycieli i ruszyć uczniów. I to jest oczywiście idea i budzącej się szkoły, i tego, co ja od lat robię, i tego, co Ania Sowińska od wielu, wielu lat robi. Chociaż dopiero od paru lat razem idziemy i wspólnie podejmujemy wspólne różne akcje, to zajmujemy się tym obie już od bardzo dawna. Od razu mi przychodzi taki cytat, jak byłam w 1999 roku, zostałam prezesem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Początkowej, SNEP, i podeszła do mnie taka pisarka i mówi tak: Aniu, dałam ci taki tomik moich wierszy i tam był taki piękny cytat, że twórczy ludzie gromadzą się po to, żeby oddawać innym, więc się cieszę, że spotkałam taką twórczą chmurę jak ty, żebyśmy mogli ją oddawać innym. Tutaj wiele jest takich chmurek, bo tu Kalina, widzę też Małgosia i no, bardzo wiele osób. Witia, tak, takie już. I dobrze jest się gromadzić, bo w pojedynkę niczego nie zrobimy. My musimy po prostu się gromadzić, żeby oddawać innym. I ten cytat sprzed wielu, wielu lat, muszę powiedzieć, siedzi mi w głowie i zawsze miałam tak, żeby coś ruszyć, żeby tą chmurę taką kreatywnych ludzi stworzyć bez podziałów, bez tworzenia, że ty jesteś stąd, a czy stamtąd. No, plan daltoński jest jakąś platformą, ale tak naprawdę nam zależy gromadzić ludzi, którym się chce, którzy widzą dziecko w dziecku i nie boją się samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Ale też osób, które wierzą w dzieci. Bo myślę sobie, że to jest taka cecha charakterystyczna tych osób, które stawiają na samodzielność, na uczenie się, że my wierzymy w to, że dzieci dadzą radę, potrafią i że one nie potrzebują kogoś, kto im wszystko powie, wyjaśni, wytłumaczy, prawda, że to jest zdanie, które ja od dawna powtarzam, ale u Was w planie daltońskim to zdanie w innej formie tak samo się pojawia, że proces uczenia się nie jest prostą pochodną procesu nauczania. My ludzie, jak mówi Spitzer, tak, lekarz neurobiolog, nie zostaliśmy stworzeni do uczenia się przez siedzenie i słuchanie. Kiedyś taki był wiersz, że szkołę stworzono według wytycznych w piekła, bo dziecko lubi się ruszać, kazali mu siedzieć, dziecko lubi mówić, kazali mu słuchać i się nie odzywać. Ja już nie będę, bo dosyć długi wiersz, bardzo fajny, gdzie tak naprawdę to, co jest w dziecku czymś naturalnym, czyli ruch, pytanie, ciekawość, zostało unieruchomione na rzecz jakiegoś kwadracika, albo w niego wejdziesz, albo nie. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o tej czwartej ważnej cesze planu daltońskiego, który teraz, w tych czasach jest szalenie istotny i może przez pryzmat tego, bo ja przez jakiś czas też byłam metodykiem, pracowałam w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, w Zgierzu doradcą metodycznym byłam, a teraz jestem terapeutą i dla mnie ta refleksja, dlaczego jest tak, jak jest, dlaczego dziecko nie chce pracować, dlaczego nie chce być ze mną w kręgu,
dlaczego nie chcę wykonać pracy domowej, bo ostatnio rozmawialiśmy tak o Twoim przypadku, bo słuchałam Ciebie wczoraj. Tak. Żebyśmy nie uruchamiali naszego gadziego mózgu od razu i przyzwyczajenie, bo tak byliśmy uczeni, ja również. Jeżeli czegoś nie wykonałam, no to była kara. No i teraz tak, dziecko, które już dostało ileś tam razów, będzie dalej próbowało, bo już jest przyzwyczajone do tych razów. A jeżeli to znaczy, ja to jeszcze widzę inaczej, myślę, że to można jeszcze inaczej ująć i powiedzieć, że gdyby jedynki były skuteczne, to nie mielibyśmy słabych uczniów. Wystarczyłoby postawić ileś tam jedynek i słaby uczeń już nie byłby słabym uczniem, no ale wiemy, że to nie działa, a mimo to nie wyciągamy jakby wniosków z tego, tylko dalej uważamy, że ta nieskuteczna metoda ma sens. To jest dla mnie niepojęte. Pozdrowić, bo i Basia jest bardzo mi miło, i Beata, i Ania, naprawdę tylu. I Agnieszka Puta tutaj z Łodzi, tak. Też bardzo serdecznie Łódź witamy. Chciałam powiedzieć Tomaszowi, że tak powiem, że w piątej klasie szkoły podstawowej w moim dzienniczku były doklejane kartki z uwagami, ponieważ ciągle nie mogłam usiąść. To chyba mnie tutaj niektórzy rozumieją. Ja po prostu musiałam ciągle o coś pytać i coś mówić, to też już wszyscy mnie chyba z tego poznali. No i niestety miałam bardzo dużo uwag z tego powodu. Wiesz co, to ja myślę, że ja znowu opowiem anegdotę o tobie, jak najprawdziwą. Te twoje uwagi nie były wcale tym najgorszym, co w szkole cię spotkało, bo i to jest taki, ja myślę, że to jest bardzo mocny przykład i bardzo mocny przekaz, że ty jesteś dzisiaj terapeutą, że ty pomagasz dzieciom, bo ty rozumiesz dzieci, tak? Rozumiesz. Jestem gehennę szkoły. Dla mnie szkoła była gehenną, ponieważ jak już mówiłam, robiłam błędy, bardzo późno nauczyłam się czytać, nie mogłam czytania ze zrozumieniem. Dla mnie matematyka, bryły, geometria, w ogóle ja tego nie rozumiałam. A teraz siedzę z dziećmi, które do mnie przychodzą i wiesz co, ja nie jestem matematykiem, ale ja ci wytłumaczę, jak ja to zrozumiałam. Jak ja sobie to wyobrażałam, ja przechodziłam na moje wyobrażenia i ona mówi, o, to jest dobre. I ja teraz będę pamiętać, rysowaliśmy na przykład wzór na pole trójkąta i dlaczego jest tu jedna, druga, potem przechodziliśmy z rąbu, ja im to tłumaczyłam, dzieliliśmy, rysowaliśmy, nam tak, no teraz to ja rozumiem. A tak naprawdę to po prostu zwizualizowałam te dziwne znaczki, których ja nic nie rozumiałam. No właśnie, i takim dzieckiem była Ania i nauczycielka jej kiedyś powiedziała, że Ania jest jej największą porażką dydaktyczną. I często sobie o tym myślę, że my nauczyciele, bo ja przecież też zaczynałam jako nauczyciel i ileś lat uczyłam, najpierw w liceum, potem studentów, ale ucząc studentów pracowałam też w podstawówce, bo nikt nie chciał brać całej grupy studentów z metodykiem na lekcje. I więc ja się identyfikuję, tak, z tą grupą nauczycielską, że nam się często wydaje, że my potrafimy coś ocenić i potrafimy powiedzieć, czy dane dziecko ma duży potencjał, czy nie. A to nie jest prawda. Są takie też badania niemieckie, które pokazują, że stosunkowo duża część, nie pamiętam ile to procent, ale stosunkowo duża część dzieci z największym potencjałem ma w szkole ogromne problemy. Absolutnie nie potrafią się dostosować. Ale my musimy przejść trochę do konferencji i trochę powiedzieć o tej naszej konferencji. Na wszystko się łączy, bo no, oczywiście, że tak. Patrzeć w serce dziecka, mówimy, że plan daltoński jest pedagogiką serca i trzeba kochać to, co się lubi, lubić dzieci i właśnie zastanawiać się, dlaczego tak jest. Ja w ogóle uważam, bo będę mówiła, jednym z takich moich wystąpień powiedziałam, że będę zahaczać o diagnozę i o terapię. Bo uważam teraz, że każdy, bo jak ma być metodycznie, to metodycznie, tak? Dlaczego na przykład niektóre dzieci nie mogą czytać? Dlaczego niektóre dzieci nie mogą jeszcze pisać? Bo to ma wszystko swoje uwarunkowanie w poszczególnych procesach rozwojowych. A my, uczeni metodycznie, na przykład wprowadzenia litery,
albo danej metody czytania, nie zastanawiamy się, dlaczego to dziecko nie może połączyć dwóch dźwięków, co jest jego motoryką dużą. My powinniśmy po prostu, ci, którzy pracują z dziećmi, powinni być fachowcami również od terapii. Przy obecnej sytuacji, która teraz jest, czytajmy, słuchajmy podcastów. Ja polecam nasz podcast z panią profesor Martą Bogdanowicz, którą szalenie, dla mnie to jest guru terapii, i rozmawialiśmy sobie, że już tak naprawdę predyspozycje do dysleksji można określić w wieku 6 miesięcy. Gdzie w ogóle ja wcześniej, nawet kończąc studia terapii, o tym nie słyszałam. Także powinniśmy mocno się zastanowić, żebyśmy dzieciom nie zrobili krzywdy. Bo te krzywdy to taka jest... I te zbyt szybkie osądy, prawda? Czy ktoś jest zdolny, czy nie jest zdolny, właśnie to, co z tych... Anegdota czy powiedzenie, nie wiem jak to nazwać, może mi pomożesz, Marzeno, ale jak czym się różni krzywda nauczyciela od krzywdy lekarza, że lekarz jak popełni błąd, to pacjent umrze. A jak nauczyciel popełni błąd, to on będzie, ten pacjent żył z tą krzywdą przez całe życie. Co gorsze... I są tacy, którzy wytrzymają, tak jak ja, bo również mnie pięknie osądzono, natomiast są tacy, którzy poddadzą się i powiedzą, jestem beznadziejny. Tak. I to jest często, to podcięcie skrzydeł jest na całe życie już. Z tego często się nie można podnieść. Mój mąż, który na uczelni pracuje i wczoraj przyszedł po egzaminie właśnie magisterskim i mówi, że taka świetna dziewczyna, tak świetnie zdała egzamin magisterski i że on uważa, że powinna na uczelni zostać, ale ona w ogóle w siebie nie wierzy. Mówi, ona nie ma wiary w siebie, ona uważa, że ona się... I mówię, no to trzeba z nią rozmawiać, a ja już rozmawiałem, ja już jej mówiłem, że powinna na studia doktoranckie i tak. I jeśli człowiek może być najlepszy, a nie ma tej wiary w siebie, bo sobie kiedyś przykleił albo przyklejono mu tę etykietkę, ze wszystkich opinii, jakie w życiu formułujemy, najważniejsza jest opinia, jaką mamy o sobie samym, prawda? Jeśli ja sama o sobie myślę, że jestem słabsza, gorsza, wolniejsza, głupsza, to droga do sukcesu jest zamknięta. I dlatego to jest takie ważne, żeby na początku nie oceniać. Ale ty będziesz w czasie naszej konferencji mówiła, będziesz miała dwa wystąpienia i jedno będzie o tym, jak tworzyć, no ty się najlepiej znasz na tym nauczaniu wczesnoszkolnym, prawda? No, to jest, ja tutaj fachowcem i metodykiem przez wiele lat edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej. Ja nawet skończyłam studia z edukacji przedszkolnej, podyplomowe, ponieważ kiedy ja kończyłam trochę lat temu, to był tylko jeden kierunek, albo nauczanie początkowe, albo edukacja przedszkolna. Ale stwierdziłam, że jak zaczęłam pracować z przedszkolami, to chciałam skończyć studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej, bo to jednak jest inny rodzaj psychologii, inna metodyka pracy z małym dzieckiem. Ale teraz patrząc przez te ponad 30 lat mojej pracy, uważam, że ta metodyka pracy z małym dzieckiem powinna być ta sama w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej. Oczywiście ten aspekt poznawczy, czyli ten obszar poznawczy, on jest coraz większy, ale nie można tego dostosować do wieku, bo dziecko, trzylatek trzylatkowi nie jest równy, pięciolatek trzylatkowi nie jest równy. My powinniśmy znać cel, do którego zmierzamy, natomiast nie powinniśmy ich segregować. Bo tak jak tutaj ktoś powiedział, że nie ma takiej przestrzeni w życiu społecznym, gdzie żyją sami dwudziestolatkowie, sami siedemnastolatkowie czy czternastolatkowie, tak? Musimy umieć ze sobą współpracować, dlatego ten aspekt współpracy w planie daltońskim jest szalenie istotny, więc nie etykietujmy dzieci, nie wydawajmy sądy. Ja sama mówiłam, jak mam spotkania takie na żywo, to mówię sama, głowę popiołem, sypię, bo będę mówiła o konstruowaniu zadań, żeby było jasne, czyli jak, tylko na etapie edukacji wczesnoszkolnej. No bo nie chcę się tam wychylać wyżej, ale no jakby na tej bazie można zrobić też dalej, ale no będę mówiła na bazie edukacji. Dalej zrobię ja zadanie. Proszę bardzo, współpraca.
Natomiast powiem to, co już robiłam, bo jak wiemy, od 90 roku, 1990, Boże kochany, prowadziłam klasy autorskie i wtedy też moje dzieci nie otrzymywały ocen, pracowały na zadaniach indywidualnie, nie było dzwonków. I potem w mojej daltońskiej szkole również pracowały właśnie na bazie planowanych zadań, które sobie określały, kiedy co, jak, i ja o tym będę mówiła, jak takie zadanie powinno być skonstruowane, jak przygotować technicznie lekcje według planu daltońskiego, a drugi temat, bez którego nie można prowadzić zajęć, to będę mówiła o przestrzeni edukacyjnej dla dziecka, bo ona jest szalenie istotna. Nam się wydaje, że ławka to nie jest ważna, czy krzesło jak stoi, to wszystko jest istotne. Więc będę mówiła o tych destruktorach, które nam przeszkadzają, mówimy, że klasa jest niegrzeczna, grupa nie słucha, a nie staniemy po środku sali, nie zastanowimy się, co nam dynda. To wszystko ma wpływ. Dokładnie, i to jedno z drugim się łączy. Model szkoły, kiedy w XIX wieku ten nasz model szkoły, który mamy, nie w przenośni, tylko dosłownie powstał, ten pruski model w Prusach, który stworzył, model stworzony przez Zum Altensteina i Humboldta, to wtedy nauczyciel był źródłem wiedzy, prawda? On stał na środku, dzieci, ławki były tak ustawione, dzieci tak usadzone, żeby widziały tego nauczyciela, mogły go dobrze słuchać, słyszeć, bo jeśli się czegoś nie dowiedziały w szkole albo nie wyczytały z podręcznika, to się w ogóle mogły nie dowiedzieć, bo w wielu domach żadnych książek nie było. Czasopisma to też była wtedy rzadkość, to było oświecenie, ale to oświecenie. Marzenka było to trudne, bo ludzie się uczyli tego, czego chciała się, żeby uczyła, czego władza i taki, chciała się taki uczyć. Był cel szkoły, oczywiście, i tej obowiązkowej edukacji, ale to miało wtedy uzasadnienie, nauczyciel miał być tym źródłem wiedzy. Jeśli my dzisiaj chcemy zmienić metody, jeśli mówimy o współdziałaniu, zaraz bym chciała taki cytat o współpracy też zacytować, Helen Parkhurst, i jeśli chcemy, żeby uczniowie, dzieci nauczyły się współpracy, to nie mogą patrzeć na swoje plecki, czyli zmiana metod, zmiana roli nauczyciela, zmiana roli uczniów wymusza również zmianę przestrzeni, bo ta przestrzeń jest ściśle związana z metodyką, metodami i rolami, jakie przypisujemy ja i nauczycielowi. Ja będę po prostu poruszała, co powinno być, jak to tam było. Jeszcze taki jeden cytat, znaczy taki przypis, co mi uciekł, że my czasami dajemy sobie radę z dziećmi, a dzieci idą do domu i się zmienia. Dlatego nie ma tylko pracy z dziećmi. My musimy pracować z rodzicami również. Najpierw, ja zawsze to mówię i to robiłam w klasach autorskich, słuchajcie, 30 lat temu, kiedy rodzice w ogóle nie słyszeli o bezocenach, o pracy bez podręczników, ale oni mi po prostu zaufali. Ja zawsze mówiłam, że rodzic ci zaufa, jak będziesz do niego mówił jak do pięciolatka, ciepło, z atencją, przekonywująco i na konkretach. I jeżeli rodzic nam zaufa, to słuchajcie, diabłu łeb można urwać, wszystko można zrobić. Rodzic się boi, kocha dziecko miłością pierwszą, bo to jest jego największy skarb, ale on musi wiedzieć, że oddał dziecko w ręce fachowca, który wie, co ma wie, robić. Wie, co robi, tak, i że to nie jest przypadek. Ania, chciałabym przeczytać cytat z książki, nad którą wspólnie pracowałyśmy, oczywiście z rozdziału twojego autora. Z Robertem, tak, z waszego rozdziału, czyli o planie daltońskim, żeby pokazać, że to jest, że niezwykle ważna w tej całej koncepcji jest też współpraca. Bo nie o to chodzi, żebyśmy odeszli od tego nauczania transmisyjnego, od tych metod podawczych i znowu, żeby te dzieciaki siedziały każde sobie, tak jak na filmach amerykańskich, w oddzielnej ławeczce, żeby broń Boże z sobą nie rozmawiać, tylko że ta współpraca to jest potężne narzędzie, które również powinniśmy wykorzystać. I teraz cytat właśnie słowa Ani i Roberta. Helen Parkhurst wierzyła, że szkoła jest małą społecznością, w której dzieci powinny umieć współdziałać. Umiejętność współpracy nabyta w szkole pozwoli im także odnaleźć się we wspólnocie, w jakiej przyjdzie im żyć i pracować w życiu dorosłym. Już w pierwszym roku swojej pracy zauważyła, że uczniowie dzięki prawu do samodzielności w działaniu zaczęli pracować z większym zaangażowaniem, a nawet radością, ucząc się przy tym więcej i w dużo szybszym tempie.
Dzisiaj o tym, o samodzielności, o możliwości dokonywania wyborów i zależności między możliwością dokonywania wyborów a motywacją bardzo dużo piszą psychologowie. Tak, zależność między możliwością dokonywania wyborów a motywacją wewnętrzną, no nie będę już dalej tu cytować, ale że to jest ścisła zależność. Im więcej wyborów ja dokonuję, tym większa szansa na to, że u mnie się pojawi motywacja wewnętrzna. Ja to jeszcze w ten sposób ujmuję, że my ludzie angażujemy się w to, na co mamy wpływ. I będziesz też... lubimy, co nas pociąga. Jeżeli tak. będziemy uczyć się czytać To dom Adama, to tak mnie wciągnie ten tekst, że naprawdę nie wiem, co będę chciała, jaki to dom, kurde. No, mamy XXI wiek, a my nadal mamy metodę analityczno-syntetyczną w podręcznikach i trzepiemy te teksty, ja mówię tylko na bazie moim, bo jakby 1-3, zamiast wykorzystać zabawy, gry, rozwój słuchu fonematycznego, żeby to oni tworzyli teksty, które chciałby nam przeczytać, chciałby nam opowiedzieć. Pamiętajcie, że mówienie, pisanie i czytanie powinno iść razem, tak? A pierwsze powinno być to mówienie, no bo logiczne według psychologii rozwojowej. Ale jeżeli nie będziemy tworzyć, jak to powiedziała Dorota Dziamska, sytuacji edukacyjnej do tego, żeby rozgadać dziecko, żeby czuło się, że ono może powiedzieć wszystko, nawet tak, że czasami mi też w gabinecie opowiadają takie rzeczy, czy nawet jak prowadziłam szkołę, czy w klasie mi opowiadają takie, że tak mówię, ale nie komentowałam. Tylko zastanawiam, dlaczego on mi to powiedział, w takim kontekście, tak? I to z czasem wyniknęło. Fajnie pracować bez podręcznika, tego pamiętajcie. Dobrze jest rozpisać sobie punkty od do, gdzie będę chciał iść. Ty teraz nie mów, ty to będziesz mówiła 27 w te konkrety. Ja tak celowo prowadzę tę rozmowę w taki sposób, żeby nie było zbyt dużo szczegółów, bo to i tak w tej krótkiej naszej rozmowie nie uda się. To będzie twardo, a ja mam zagadkę. A ja mam zagadkę, no, ponieważ to była zagadka. Słuchajcie, mam cytat, jeszcze nie pokażę z jakiej książki i macie odgadnąć, który to był rok. Dobrze? Proszę bardzo. Racjonalna... Może odgadną, kto może spróbują odgadnąć autora. No może. Racjonalna metoda polega na współpracy z uczącymi się i na wpajaniu w nich przy tym chęci samodzielnego zgłębiania się na przedmiotach wnoszeniu swojego udziału do wspólnego skarbca wiedzy. Udziału, który ma być omówiony lub wyjaśniony w ciągu lekcji ustnych. Metoda podawcza wiedzy należy do wieków średnich. Panuje ona jeszcze w naszych szkołach, choć warunki, na podłożu których ona była używana, już dawno minęły. Który to był rok, jak myślicie? Przepraszam za moje czytanie, bo jak się denerwuję, to mi się litery przestawiają. I to tak już było. I to tak dzieciom też się robi w szkole. A ja mam nadal i mówię, ty się nie stresuj, jak czytujesz, bo ja też się stresuję, tak jest efekt. No słucham, który to rok? Ania Stężewska mówi 1999, Edytka mówi 1920, jest to możliwe. No chciałam powiedzieć, mogę powiedzieć czy nie? Poczekaj, jeszcze ze trzy, niech tutaj próby zostaną podjęte. No dobra, dajcie jeszcze jedną próbę, no. Jan Szkolny. Ania Konarzewska mi się kliknęła, 45, poczekaj jeszcze Jan Szkolny, pisze, że jest to możliwe, że 1990, nie, Jan napisał do 20 chyba odpowiedź, zresztą nie wiem, bo to jak się... Jan Szkolny powiedz kiedy. O, jest już parę. No, i co? Ktoś, czy jest ktoś, Aniu, kto zgadł? Nie. Blisko było, ale nie, 1928, Helen Parkhurst. Słuchajcie, no kurczę, nadal mamy metody podawcze, nadal musimy, mamy przeświadczenie, że jak nauczamy, to wtedy dzieci umieją, bo jak nie powiemy, to kurczę, nie będą wiedziały, że to jest żółw, nijak, nie będą wiedziały, co żółw je i w jakich warunkach żyje. Trochę przepraszam za taki sarkazm, ale
No niestety tak to wygląda w edukacji. I nam się wydaje, że jak my będziemy opowiadać o tym żółwiu z takim przekonaniem, że on jest super żółw, no chyba, że mamy jeszcze wcześniej relację stworzoną i one tylko będą na nas patrzeć i się zastanawiać, kiedy będzie przerwa. Jeżeli nie angażujemy dzieci w proces informacji o żółwiu, to będzie ciężko. W ogóle myśmy zostali wszyscy wychowani w takim przeświadczeniu, że jak my czegoś nauczymy, to dzieci umieją, że jak coś zostanie przerobione, to już się wie. Czyli na przykład jeśli dajemy zadanie matematyczne i dziecko już umie mnożyć i nam pomnoży, to my często mówimy, często to się zdarza, to jest typowe, tak? My jeszcze nie umiemy mnożyć. I jeszcze tego nie wprowadzałam. Ale ja jako osoba, ja, która hospitowałam tyle lekcji, rozumiesz, ja słyszałam często zdanie, my jeszcze tego nie umiemy robić. I to jest zdanie, które jeszcze lepiej pokazuje tę schizofrenię, że wolno wiedzieć tylko to, co było przerobione. A jeśli coś nie było przerobione, to tego nie wolno wiedzieć. Czyli to przekonanie, że cała wiedza jest przekazywana w szkole, co jest absolutnie nieprawdą i co powoduje wielkie problemy. My musimy przyjąć to, że dzieci przychodzą do nas do szkoły i one już wiele rzeczy umieją i nie można im mówić, że tego nie umiemy. Że w czerwcu ja miałam 5-latka, który przyszedł do mnie z mamą do gabinetu. 5-latek dodawał i odejmował w zakresie 100, mnożył, dzielił. Ale jeżeli chodzi o działaniowo, tak? No, jeżeli chodzi tam motorycznie i emocjonalnie. Mów, ja tylko zamknę okno, bo zaczęło u mnie lać, a mam uchylone. Pięknie. Jeszcze był taki groszek, jak ja to mówię, natomiast jak on pójdzie do 6-latków i pani mu pokaże, że to jest 2, to ja jestem przekonana, że padnie po prostu. No, jeżeli będziemy uważali, że będziemy realizowali materiał. No przecież on rozwali pani wszystkie zajęcia. Jeżeli właśnie można... i dlatego będziemy mówić o tym, że my jako nauczyciele powinniśmy odejść od tych metod podawczych, powinniśmy odejść od tego, że dzieci wiedzą tylko to, co im wytłumaczymy i żebyśmy zaczęli tworzyć przestrzeń do uczenia się. Ty będziesz mówiła o przestrzeni, będziemy mówili i ty, i ja, i Ania Schulz, i będą też strategie, prawda, Magda, przypomnij mi nazwisko Niedźwiecka, Anuszczyk będzie mówiła o strategiach, jakie strategie zamiast tej metody pamięciowej, więc będą różne aspekty, żeby pokazać, jak stworzyć przestrzeń, zorganizować to wszystko, żeby nasi uczniowie, dzieci, młodzi ludzie mogli się samodzielnie uczyć. I też jestem wrażliwa na hasło przerobione. Też nie lubię, bo zawsze uważam, że przeżycie, spotkanie, sytuacje, a to przerobione też jest tak... Ania, ale to jest słowo, które najlepiej oddaje ideę pruskiej szkoły. Ono dokładnie oddaje, ono jest związane, to jest najlepsza... Tak, to jest częste, tak. To tak jak w matematyce ciągle edukacja wczesnoszkolna mówi, że 2 plus 3, tak. Ale co? Ja jeszcze wtedy myślę, wtedy 2 słonie i 3 jabłka, czy co? Bo tak. 2 to, tak? To albo 2 połówki. Ale dobra, okej, już się nie odzywam, bo to... W każdym razie to są wszystko takie praktyczne rzeczy, które byśmy chcieli przekazać i też powiedzmy jeszcze, że to będą 2 streamingi, w 2 pokojach się to będzie odbywało równolegle, więc będzie oferta i dla przedszkoli i będzie oferta 1-3, bardzo bogata, bo będzie też Wiesia Mitulska, tak, będzie też Joasia Hoffman, która... Ja też będę mówiła o tym, jak konstruować zadania i w ogóle o kulturze uczenia się, o tym, że my powinniśmy ją stworzyć. Ja często mówiłam o tym, że powinniśmy odejść od kultury nauczania i przejść do kultury uczenia się. I w pewnym momencie sobie uzmysłowiłam, że to jest nieprawda. Tej kultury uczenia się jeszcze nie ma. My musimy zacząć ją tworzyć. I to wymaga współpracy, to wymaga odwagi i to wymaga też wielu pomysłów. I dlatego musimy to robić wspólnie, dlatego musimy... tworzyć, tak się zbierać w grupy. Również dotyczy,
My pamiętajmy, że jeżeli rodziców nie przygotujemy do naszego spojrzenia na edukację, to co pokazuje Wiesia Mitulska, robi rysunki rodzicom, takie mapy myśli, jak będzie pracować. Ja, czy Agnieszka Czeglik robiła zebrania z rodzicami? Ja również rodzicom wręcz tłumaczyłam metodyczne rzeczy, które będę dzieciom wprowadzać, żeby nie byli zaskoczeni. Mówię, słuchajcie, wy nic nie róbcie, bo jak im zakręcicie, to ja już potem tego nie odkręcę. Piszcie do mnie, jeszcze nie było kiedyś internetu przecież, piszcie do mnie, dawajcie mi sygnały, że jest problem. Zresztą u mnie moje dzieci miały takie karty, które zanosiły do domu, takie tygodniowe, i rodzice na tych kartach pisali, że zauważyli problem w tym i w tym. Oni mieli niczego nie ruszać, niczego, ale mieli mi dawać informację zwrotną, że zauważyli problem w takim i w takim rzeczach, bo no, nie było ocen, nie było wdrażanych notą, bo były informacje zwrotne, opisowe. Ale to otworzyło ich i właśnie to niemetkowanie, nieocenianie ośmiela. Popatrz, co napisała Agnieszka Puta, że podczas nauki zdalnej uświadomiła sobie, że jej uczniowie są bardzo niesamodzielni. Ja to słyszałam od bardzo wielu osób i od bardzo wielu rodziców. Ja myślę, że, ten etap zdalnego nauczania obnażył to, że nasze dzieci nie umieją się uczyć. Bo nasza edukacja jest podawcza. Dziecko czeka, wziąć którą stronę, które ćwiczenie i w jaki sposób ma to zrobić. A ja również podczas tej edukacji zdalnej dostawałam bardzo dużo sygnałów z placówek, które wprowadziły już edukację daltońską, że dzieci sobie znakomicie dają rady. Zresztą my mieliśmy taki wywiad z jedną z moich mam dawnych, a obecnie też nauczyciel przyrody u nas jest na planie daltońskim, która, dlaczego zapisałam dziecko do daltońskiej szkoły, które obecnie dziecko jest w liceum, i ona mówi, że ona nie wiedziała, że ma dziecko, że jakiś jest problem. Ona po prostu sobie wszystko planowała, rozpisywała i była samodzielna. Więc właśnie, to jest też niezwykle ważny punkt. Na koniec jeszcze o tym powiedzmy, że kiedy stworzymy dzieciom przestrzeń do tego, żeby one się mogły same organizować, bo nie można się nauczyć samodzielności z podręcznika przez definicję. Samodzielności można się nauczyć tylko przez robienie czegoś samodzielnie, dokonywania wyborów, planowania. Można się nauczyć tylko wtedy, kiedy sama coś planuje. Jak długo dzieci są ciągle nauczane, to nie mogą się nauczyć uczyć się. I to o tym będziemy mówić, że tę przestrzeń stworzyć, to nie tylko przestrzeń ta taka fizyczna, tak, że ustawienie ławek i organizacja, ustawienie mebli w klasie, ale to jest to stworzenie przestrzeni do działania, do podejmowania decyzji, do planowania. I jak to się nam uda zrobić, żeby dzieci nabrały tej samodzielności i zaczęły to robić, to i będzie lżejsze życie nasze nauczycieli, i rodziców. Czyli od nauczania do uczenia się. Pokazuję książkę, która już ma 3 lata, 3 ponad. Nasze dziecko kolejne z moim mężem. I rzeczywiście to, co jest ważne, szkoła, przedszkole musi dawać fundamenty wiary w siebie. Nie okaleczać, że jesteś do niczego i nic nie umiesz, bo obecne dzieci nie mają takiej siły emocjonalnej jak moje pokolenie, bo to widzę. Natomiast my musimy przyczepiać im skrzydła i one muszą zacząć umieć określać, w czym jestem dobry, jakie moje mocne strony mogę wykorzystać, aby budować dalej swoje kompetencje, bo kompetencje w życiu są potrzebne. Mnie nikt nie pytał, jaką miałam ocenę z polskiego, chwała Bogu, ale zdałam. Czyli nieważne, ważne, co umiesz z tym zrobić, co umiesz, prawda? W życiu liczy się tylko, co umiemy zrobić z tym. No to inaczej bym rozumiała, też jest ważne, co umiesz, ale może nie musisz wszystkiego umieć, ale powinieneś umieć znaleźć to w różnych źródłach, porównać, zrobić z tego wyciąg swojego zdania i tak jak powiedziałaś, umieć coś z tym zrobić, czyli zastosować w praktyce, bo jest bardzo dużo dzieci, które się nauczyło pod test i niestety jak jest inny rodzaj sformułowania pytania, które sformuje nam życie,
jesteśmy bezsilni i wtedy rodzą się depresje. I to, co powiedziałaś, kompetencje, prawda? Czyli co umiemy robić z tym, co wiemy. Słuchaj, ja jeszcze na koniec bym chciała jeden cytat przytoczyć. Dobrze. Moim gościem tu, nie tu właśnie, w zasadzie w książkarni, był Tomasz Tokarz niedawno i Tomek w swojej książce Szkoła Miłosna z akcentem żółtym. Tak, i Tomek w swojej książce napisał w taki według mnie cięty i ironiczny sposób o tym, jak szkoła funkcjonuje i że to, co będziemy, o czym będziemy mówić na tej naszej konferencji, również żebyśmy poddali refleksji to, w jaki sposób wiedza jest w szkole przekazywana i żebyśmy to spróbowali zmienić. Mówi o tym, jakby to było, gdyby jazdy na rowerze uczyło się w szkole w sposób typowo szkolny. Wiadomo, że jeśli chcemy, by młodzi ludzie nauczyli się jeździć na rowerze, to powinniśmy zorganizować im jak największą liczbę prelekcji o tym, jak przydatna jest jazda na jednośladzie. Warto im także dostarczyć broszurę z instrukcją opisującą mechanizm napędowy oraz dopilnować, by ją przeczytali. Kluczowy jest test z wiedzy o budowie roweru i mięśni zaangażowanych w pedałowanie. Można rozważyć, jeśli jest na to czas, wprowadzenie metod aktywizujących, czyli symulacji jazdy na rowerze przez unoszenie i opuszczanie nóg w powietrzu. W ten sposób na rowerze nikt się nie nauczy jeździć. Będziemy mieli teoretyczną wiedzę o jeździe na rowerze, ale nie będziemy umieć jeździć na rowerze. W ten sposób szkoła podchodzi do wielu rzeczy. Więc będziemy też się zastanawiać nad tym, jak organizować naukę przez działanie, żeby uczniowie nie symulowali, nie uczyli się małych cząstek, tylko żeby naprawdę zaczęli działać i robić coś na w tym stopniu złożenia, w jakim to na świecie normalnym występuje. Te szkoły, które ja zwiedzałam, czy holenderskie, czy właśnie duńskie, ja im bardzo zazdroszczę, bo oni do szóstej klasy, jakby przeliczając na nasze klasy, uczą się bez przedmiotów, mają dwóch nauczycieli, to jest holistycznie podana wiedza, tak aby dzieci mogły lepiej zrozumieć dany problem. Dopiero na wyższych etapach są te przedmioty. Dla mnie osobiście, dla Anny Sowińskiej, ale sobie mogę tak porozmawiać, bo wiadomo, co możemy zrobić, to możemy na wyższe, na czynniki wyższe nie mamy wpływu, ale uważam, że czwarta, piąta klasa to jest za wczesny etap, żeby tak rozjeżdżać się na poszczególne przedmioty. To jest trudne. Pojęcia niektóre z polskiego, no może przez to, że się tak czepiam tego polskiego, ale gramatyka języka polskiego jest bardzo trudna. I nawet jak rozmawiałam z Marcinem Michalikiem na temat obecnego testu, to rozbiór zdania był no, taki nie do końca jednoznaczny na poziom ósmej klasy, więc tylko zastanawiam się po co? Po co takie testy, które mają być dla wszystkich dzieci? No to jest kształcenie językoznawców. Szkoła w tej formule, którą mamy, uczy tak, jakby wszyscy mieli kiedyś być profesorami. Językoznawstwa, literaturoznawstwa, przecież też literatura jest w taki sposób, ja jako literaturoznawca z pierwszego wykształcenia, to mogę to powiedzieć, prawda, to my tak kształcimy. Nie chodzi nam o to, żeby lubili czytać, żeby chcieli czytać, żeby zainteresować czytaniem, żeby pokazać, że ludzie, którzy czytają książki, są po prostu mądrzejsi, więcej doświadczeń mają. To mają być kody kulturowe, to ma być wiedza, tak, tradycja i tak dalej. To, co mi się podobało, Helen Parkus na koniec powiem, że ona powiedziała, że szkoła i przychodzenie do szkoły ma zainteresować życie, ma rozwinąć talenty wewnętrzne u ucznia. Ona się pytała, czym się interesujesz, co chciałbyś zrobić, jak byś chciał to zrobić. Czyli takie 100 lat temu interesowały ją talenty, interesowały im style uczenia i kurczę, zginęło. I u niej to działało, ona przecież pracowała, tak tylko do historii lekko wspomnę, dostała szkołę tak na próbę kalekich chłopców, którzy w ogóle mieli za obniżoną motywację wewnętrzną, bo stwierdzili, że są beznadziejni i tak nie mogą niczego zrobić, są upośledzeni ruchowo i tam niektórzy intelektualnie, a
metoda Helen Parku spowodowała, że oni zaczęli znowu w siebie wierzyć. Pamiętajcie, że wiara, zabicie wiary w siebie jest chyba największym przestępstwem obecnej szkoły. Dzieci powinny wierzyć, że są w tym jednym dobre. Nieważne, że kurczę robią błędy ortograficzne. Ja nawet to wykorzystuję. Moją porażkę wykorzystuję gdzieś mi. Ja też robiłam błędy, mówię ci. Ale słuchaj, jest edytor tekstu, a teraz to mąż mi sprawdza teksty, zanim wyślę, żeby wstydu nie było. Natomiast nadal mam te, jak widzicie, jak chcę się spiąć i przeczytać publicznie, ale tak normalnie w domu to ładnie czytam. I wcześniej to też ładnie. No i teraz jakbyście mnie ocenili, to powiem tak, Sofińska kurde czytać nie umie, a nikt się nie zastanawia, dlaczego tak przeczytałam, nie? I w szkole też się nie zastanawiamy, czy to dziecko umie i nie umie, czy sobie z presją nie radzi, tylko oceniamy tylko to, jak ono teraz, kiedy musi stanąć i głośno przed całą klasą. Przecież to jest dla dzieci ogromne. Ale ja chciałam jeszcze, już my chciałam skończyć, ale jeszcze jedną rzecz bym naprawdę bardzo chciała powiedzieć, mianowicie ty mówisz o tych przykładach Helen Parkhurst i o tych chłopcach, ale w nurtach jest też w tym rozdziale, który mówi o Montessori, o pedagogice Montessori. Myślę, że historia, której wiele osób nie zna, mianowicie ta metoda Marii Montessori, ona ją rozwinęła dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Tak. I to były dzieci, które były w szpitalu, ona była pierwszym lekarzem, lekarką, tak, psychiatrą i stwierdziła, że te dzieci się tam próbują w łóżku bawić okruszkami chleba, czegoś, bo po prostu patrzono, żeby dbano o to, żeby były na sobie, dostały jeść, tak, były ubrane i wydawało się, że co takie, jak wtedy mówiono, przygłupie dzieci, to co im, a one się tak chciały uczyć i Maria Montessori to widziała, więc... Dobrze, już kończymy, ale jeszcze tę historię dokończę, bo ona jest naprawdę piękna i wzruszająca. Zamówiła zabawki drewniane, różne, którymi można było manipulować i te dzieci swoje uczyła. I zgłosiła je do egzaminu w mieście, w którym mieszkali. I jej powiedziano, ale pani doktor, proszę nie liczyć na to, że panie dzieci będą miały jakąkolwiek taryfę ulgową. I Maria Montessori odpowiedziała, nie, ja nie chcę żadnej taryfy ulgowej. Ja chcę, żeby moje dzieci przystąpiły do egzaminu ze wszystkimi. No ja bym chciała tam wtedy być, przenieść się w czasie i zobaczyć minę tych ludzi, kiedy się okazało, że uczniowie Marii, pacjenci Marii Montessori najlepiej zdali ten egzamin. I to jest taka historia o tym, jak my mówimy często o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie dzieci mają specjalne potrzeby edukacyjne. Nie ma dziecka średniego, nie ma dziecka w sebra. Im więcej wiemy już, jak działa nasz mózg, tutaj profesor Marek Kaczmarzyk nas uświadamia mocno i ten stres naprawdę nam nie pomaga. No więc... tego nie umie. On dla mnie sytuacja taka stresująca od razu mnie zabiera 3/4 moich talentów. Mimo że nie widać po mnie, że się stresuje, nie? No więc jeszcze raz zaprośmy na konferencję 27 sierpnia, metodyczną, wirtualną, więc nie trzeba nigdzie jechać. Do 8 lipca jeszcze jest cena promocyjna. Informacje bliższe znajdziecie na stronie budzącej się szkoły. To Robert dawał sobie znak, że już przegadaliśmy czas. Ty się tak śmiejesz, a ja sobie myślę, że ze mnie się śmiejesz tak sobie. Nie, bo jak widziałam tą osobę wychalającą się za mnie, no to ten. To cię rozbawił. I pamiętajcie również, że można, to jest 27 sierpnia, krótko przed rozpoczęciem roku, bo byśmy tak chcieli, żebyście inaczej rok szkolny rozpoczęli, może się dacie namówić na takie głębokie zmiany. I można też się zgłaszać, to może można potraktować jako szkolenie rad pedagogicznych, jest specjalna oferta dla takich grup, tak zajrzyjcie na stronę. I pięknie wszystkim dziękujemy, Aniu, pięknie tobie dziękuję, Robert, tobie nie dziękuję, bo ty dzisiaj rozśmieszałeś Anię i nie byłeś grzeczny. Ja się zastanowię.
Ja się zastanowię, co z tym Robertem zrobić i jaką karę dla niego wymyślić. Ja to wymyślę, jak on będzie mówił, to ja coś wymyślę, ale słuchajcie, śmiech jest bardzo potrzebny, bo się endorfiny szczęścia wytwarzają i im więcej śmiechu się wprowadza do pracy. No i powiedz, czy w szkole to tak jest? Jak dziecko się śmieje, endorfiny i Robert dostanie karę i tym się żegnamy. Do widzenia. Robert, dzwonię niedługo. Pogadam z nim. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. I dziękuję i dalej pracujemy nad konferencją. Dobra, cześć. Cześć.